Cześć Michał, dzień dobry. Cześć. Ile tam do tych targów nam pozostało? Będzie coś koło 100 dni. Tak. 100 dni, jak tak. Do studniówki, tak? Tak, tak, dokładnie. Będziemy dzisiaj tańczyć. Jak to wygląda w tym roku, powiedz mi, bo to chyba się szykuje chyba największa edycja targowa. Zdecydowanie. Tak? Zdecydowanie, jeżeli by nam się, no bo mamy ambitne plany, już o tym mówiliśmy, pisaliśmy, jeżeli by nam się udało zorganizować wszystko to, o czym sobie tutaj zamarzyliśmy w tym roku, to myślę, że to będą na pewno największe targi chyba w tym wieku. Aż nawet tak. Chyba tak, chyba nie. Śpiesznie, prawda? Od tej części malutkiej przy Motor Show tak. Do osobnych w ogóle zupełnie targów karawanigowych. Tak, ale to też społeczność na nas wymusiła, ponieważ na Motor Show było bardzo duże zainteresowanie właśnie salonem karawanigowym, no i dlatego podjęliśmy temat, no, że dlaczego nie zrobić osobnych targów. To rzuć parę liczb w takim razie, jak przynajmniej na obecną chwilę to wygląda. To znaczy w planach mamy aż 5 pawilonów. Tutaj jakby za nami są 2 z nich, czyli 3 i 3A. Będzie też pawilon 4, 5 i większość pawilonu 5A, bo tam troszeczkę też jachtów wejdzie, także będzie taka też przestrzeń dla jachtów. No to jest w sumie około 40 tysięcy metrów kwadratowych, jeżeli byśmy całą tą powierzchnię wykorzystali tu, nie licząc oczywiście zlotu i nie licząc targów turystycznych, które też będą w pawilonie 6 osobno. Aha, także, bo to tak, będzie kilka różnych tak, imprez tak, w jednym, tak? Tak, będą też targi turystyczne i targi jachtów, też pierwsza edycja, więc pewnie będzie w tym roku troszkę skromniej, ale chcemy też zacząć ten temat, no bo jachty i karawanik łączą się. Zdecydowanie. Tak więc turystyka, karawanik, w większości karawanik jednak na targach. Także, mówię, liczby są duże, myślę, że będziemy pewnie mieli około setki wystawców, bo na tyle gdzieś jest miejsca. Tych kamperów myślę, że spokojnie około 400 powinno się tutaj zmieścić, może nawet więcej. Może nawet więcej. Na chwilę obecną jak wygląda temat wystawców? Ci najwięksi gracze już dołączyli? Tak. Tak, tak. Najwięksi gracze praktycznie, że tak powiem, przez aklamację praktycznie wszyscy już nam tutaj się zgłosili. Kwestia tylko wielkości stoisk, bo to też jakby musimy pamiętać o tym, że też jest dostępność pojazdów, musi być w jesienią, jakby to jest osobna kwestia. I jeżeli ta dostępność będzie duża, a też ten termin dlatego jest późniejszy, żeby się troszeczkę od Düsseldorfu oddalić i te pojazdy do Polski sprowadzić, no to też jesteśmy tutaj dobrej myśli, że będzie ich dużo. No ale też robicie taki krok, duży ukłon w stronę samych zlotowiczów, starych wyjadaczy, karawaningowców. Powiększacie tą przestrzeń tak, zlotową. Tak, tak. No zlot to jest tak naprawdę takie serce targów. No, to jest społeczność. Dosłownie serce. Tak, dosłownie. Tak, bo to będzie dosłownie w środku. Tak, no to jest społeczność, która tworzy, no tak, karawanik to ludzie. I społeczność zlotu tworzy tutaj ten klimat imprezy, dlatego też chcemy, żeby tych zlotowiczów było jak najwięcej, ale też z drugiej strony pamiętając też o jakości. Tak? Mamy mniej więcej w tej chwili miejsce na 200 ekip z potencjałem na 220-230, jeżeli oczywiście będą Państwo tak zainteresowani, że tyle parcel się sprzeda, ale sprzedają się bardzo dobrze. I wtedy właśnie ten zlot no, będzie sporo większy niż rok temu. Tutaj już nie mamy tych ograniczeń, które mieliśmy rok temu. Ta nowa inwestycja, ja się jej cały czas przyglądam, ona już trochę trwa, prawda, ta budowa parkingu podziemnego. Na czym to w ogóle tak, polega? Tak, tak. No to była taka konieczność tutaj na targach poznańskich. Wybudowaliśmy duży trzykondygnacyjny parking podziemny na niemalże 600 miejsc samochodów osobowych. No żeby sobie też ułatwić logistykę na terenie i też właśnie przy okazji targów karawaningowych, wtedy kiedy mamy tutaj gości w kamperach, wtedy ci pozostali zwiedzający, którzy chcą do nas dojechać samochodem, będą mieli bardzo wygodny dojazd, dojadą sobie na nasz parking, wysiądą, wejdą na halę i jakby to wszystko będzie już dużo usprawnione. Jaka pojemność tego parkingu, tak pi razy oko? No, tak około 600 miejsc. Też co warto nadmienić, nad parkingiem powstaje plac eventowy, który się będzie nazywał Plac Pewuki. To będzie taki nasz reprezentacyjny plac tutaj targów poznańskich. Będą się na nim odbywały koncerty, imprezy, jarmarki, niektóre targi też. No i jest to też dla nas potencjał do ustawienia kolejnych parcel na zlot. Targi to jedno, handel to drugie, ale też zawsze jest strefa van life'u, strefa tak. Retro. To też w tym roku się oczywiście, pojawi? Oczywiście i też uda się je trochę powiększyć. Dalej jest to pawilon czwarty. Troszeczkę zwiększamy jakby jego możliwości, pewne strefy, na przykład chilloutowa będzie troszeczkę zmniejszona na rzecz tego, żeby weszło więcej starych kamperów i więcej vanliferów, żebyśmy mogli ugościć, także myślę, że w tym roku już kilkanaście tych ekip będzie, na pewno będzie podróżowanie, zostali niedawno naszymi ambasadorami naszych targów, także... No, znany mi temat ambasadorstwa. Tak, tak, dokładnie.
Także oni będą na pewno, myślę, że Foxes in Eden również dotrą tam. Już we trójkę, prawda? Tak, już we trójkę. Vandal Van potwierdził też swoją obecność, no i też cały czas rozmawiamy z vanliferami. Myślę, że pewnie do końca sierpnia już ta lista będzie dużo dłuższa, bo też wtedy ustalimy pewne rzeczy. Powiedz mi, Michał, skąd zmiana w tym roku takiego nacisku na komunikację marketingową? Bo wy właściwie rozpoczęliście informacje o tegorocznej edycji tuż przy końcu ubiegłorocznej edycji. I teraz cyklicznie, właściwie co tydzień, co dwa, mamy nowe informacje, mamy jakieś informacje prasowe, trafiają do nas te informacje, widać to w social mediach. Położyliście taki mocny nacisk na tak, tę komunikację. Tak, ale też, no, też podkreślając to, że no jakby działanie przy organizacji targów to jest praca całoroczna, tak? Wielu ludzi wyobraża sobie, że my siadamy miesiąc wcześniej i pracujemy nad tym. Natomiast my chcemy być częścią tej społeczności jako targi, nie tylko miejscem, gdzie raz do roku wszyscy przyjedziecie, będziemy się dobrze bawić, my was ugościmy i zrobimy biznes, ale też po prostu chcemy, żeby Caravan Salon był gdzieś tam w świadomości karawaningowców i dlatego taka całoroczna praca, gdzieś tam staramy się być obecni po prostu w tym świecie, też trochę jako jakieś medium, tak, przynoszące informacje, ale też chcemy pokazać to, że no, że właśnie przez cały rok staramy się, pracujemy nad tym, żeby ta impreza była po prostu jak najfajniejsza, coraz większa i atrakcyjna dla ludzi. Jak, powiedz mi ostatnie pytanie, oceniasz, że Służewiec już po takim dłuższym okresie od tej imprezy, jak to się zamknęło? Jeżeli chodzi o nasz debiut w Warszawie, czyli Warsaw Caravaning Festival na Służewcu, jesteśmy wręcz pozytywnie zaskoczeni, bo jak na pierwszą edycję imprezy naprawdę wyglądało to wszystko fajnie. Wiadomo, że pogoda pomogła, bo to jest zawsze clue imprez plenerowych. Generalnie wystawcy dopisali, byli też zadowoleni, to też mogę zdradzić. Frekwencja bardzo dobra, jak na pierwszą edycję. Już nie było miejsc prawie na zlocie. Na zlocie już tam tak. Upychaliśmy. Na zlocie tak. Też będziemy, mamy też parę wniosków na przyszły rok do wyciągnięcia, jak ten zlot troszkę powiększyć. Aha. I to rozplanować logistycznie, no, odwiedziło nas jakieś 8 tysięcy ludzi, co jak na pierwszą edycję takiej imprezy jest bardzo dobrym wynikiem. To co, więc zdradzić na przyszłość? Czy no będziemy to kontynuować, na pewno prost. Będziemy to kontynuować, ale nie mamy jeszcze terminu, także nie będę teraz zgadywał, raczej to będzie maj, ale który weekend to się okaże. Michał, no to kamera jest twoja, w takim razie zapraszaj na Caravan Salon 2021. Dwa. Jestem tak do tyłu. Tak, zapraszamy serdecznie na piątą edycję targów Caravan Salon Poland w Poznaniu, na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 21 do 23 października tutaj w Poznaniu. Bilety są cały czas dostępne online na stronie tobilet.pl oraz na naszej stronie www.caravansalon.pl. Tam też zamieszczamy wszystkie najświeższe informacje o tym, jacy wystawcy z nami będą, jakie premiery, to już wkrótce, bo teraz jeszcze tych informacji nie mamy, ale myślę, że za kilka tygodni już będziemy mieli. Oraz piszemy o tym, kogo zaprosiliśmy i czego można się po naszych targach spodziewać. Zapraszamy na targi, zapraszamy na zlot, bo cały czas jeszcze około połowa parceli jest dostępnych. I widzimy się w październiku. Moi drodzy, ze swojej strony dodam tylko tyle, że to jest prawdziwe święto karawaningu. To chyba czego zabrakło tutaj w tej wypowiedzi. I rzeczywiście jawią się nam najlepiej zorganizowane i też największe targi karawaningowe w Polsce. Będę tam ja, będę jako biwak i będę też przygotowywał z targami poznańskimi pewną niespodziankę, o której też będziemy informować wkrótce. Dzięki, tak Michał. Dzięki. Do zobaczenia. Dzięki.